Na pierwszy rzut oka, sny mogą wydawać się tylko fikcyjnymi scenariuszami, które tworzy nasz mózg, kiedy śpimy. Ale co jeśli są jednak czymś więcej niż historiami, o których później opowiadamy lub piszemy? Chociaż nie ma naukowego dowodu potwierdzającego, że sny mają głębsze znaczenie, przez wiele lat prowadzono nad nimi badania, aby promować poznawanie samego siebie oraz pomóc nam zrozumieć, co uprzykrza nam nasze codzienne życie. Oto słowa Susan Bergman, pracowniczki socjalnej i eksperta w dziedzinie snów. Sny są uniwersalnym językiem, tworzącym złożone odzwierciedlenia naszych stanów emocjonalnych. Czy zauważyłeś konkretne motywy powtarzające się w Twoich snach? Oto 7 najczęstszych znaczeń naszych snów. 1. Zgubienie się lub uwięzienie. Wielu ludziom często śni się, że są zagubieni lub uwięzieni. Zwykle oznacza to, że nie jesteśmy pewni, jakie działania powinniśmy podjąć w sytuacji z prawdziwego życia. Ludzie, którym śni się, że zgubili się w lesie, dużym budynku lub jakimkolwiek innym miejscu przypominającym labirynt, często czują się przytłoczeni oraz nie mogą znaleźć wyjścia. To odzwierciedla psychiczne, fizyczne, finansowe czy emocjonalne problemy, z jakimi zmagamy się w prawdziwym życiu. 2. Przegapione okazje. Czy zdarza Ci się śnić o spóźnieniu na jakikolwiek środek komunikacji publicznej, taki jak autobus, pociąg czy taksówka? Często ludzie, którzy śnią w takich sytuacjach, spóźniają się tylko o ułamek sekundy. Może to również odnosić się do sytuacji, w których śnisz, że spóźniasz się na rozmowę o pracę, występ lub ważne wydarzenie. W rzeczywistości takie sny mogą odzwierciedlać to, że żałujesz, że nie podjąłeś działania, aby spełnić swoje pragnienia. Na przykład przegapienie koncertu ulubionego zespołu, czy niezłożenie wniosku o wymarzoną pracę na czas. 3. Kłopoty z samochodem. Ludzie śniący o takich sytuacjach zazwyczaj znajdują się w pojeździe lub w jego pobliżu. Mogą znajdować się na miejscu kierowcy lub pasażera, gdy psują się hamulce, łapią gumę lub zostają uderzeni przez inny samochód. W rzeczywistości oznacza to zazwyczaj, że nie czujesz kontroli nad daną sytuacją lub że czekają cię kłopoty w bliskiej przyszłości. 4. Oblanie egzaminu. Wbrew pozorom, ludzie śniący o oblaniu egzaminu zazwyczaj ukończyli już szkołę. Często śni się o trudnościach w znalezieniu sali egzaminacyjnej, nieprzygotowaniu z powodu braku nauki lub braku odpowiednich przyrządów. Sny te oznaczają, że czujesz się sprawdzany w prawdziwym życiu, co sprawia, że obawiasz się, co przyniesie przyszłość. 5. Bycie ściganym. Sny te oznaczają, że czujesz się sprawdzany w prawdziwym życiu, co sprawia, że obawiasz się, co przyniesie przyszłość. Zazwyczaj śnią oni o byciu ściganym przez dzikie zwierzę, człowieka lub coś bliżej nieokreślonego. Oznacza to, że w rzeczywistości starają się oni uciec od danej sytuacji, na przykład przed emocjami, z którymi nie są gotowi się zmierzyć, takimi jak żałoba czy rozstanie. 6. Wypadanie zębów. Czy kiedykolwiek śniło Ci się, że sięgasz do swoich ust tylko po to, by poczuć, jak Twoje zęby wypadają lub wyczuć puste miejsce po brakującym zębie? To oznacza, że czujesz się niepewny siebie w prawdziwym życiu. Czujesz się brzydkim lub niewystarczająco dobrym, co może dotyczyć szkoły, pracy czy związku partnerskiego. Możesz również bać się upokorzenia lub bycia ocenianym przez innych. 7. Spadanie lub tonięcie. Niektórzy ludzie śnią o spadaniu z wysokiego budynku lub o tonięciu w oceanie. Najczęściej czują się oni bezradni oraz przytłoczeni. Częstą pomyłką jest wiązanie tego scenariusza z nadchodzącą własną śmiercią. Ale w rzeczywistości oznacza to, że boisz się porażki lub że nie jesteś zadowolony ze swojej obecnej sytuacji życiowej. Możliwe, że potrzebujesz obrać nową drogę lub podjąć nowe decyzje, które pomogą Ci odnaleźć sens życia na nowo. Jeśli masz konkretne propozycje na kolejne tematy, którymi chcesz, abyśmy się zajęli, daj nam znać w komentarzach. Również upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał, aby odkrywać więcej pomocnych rad i podzielić się tym filmem z innymi. Z Twoją pomocą możemy wpłynąć na więcej osób, aby promować świadomość własnego umysłu oraz problemów psychicznych. Dzięki za uwagę.